Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Kingdom Hearts u mnie na kanale i startujemy z mapy świata, z mapy światów na dobrą sprawę, ponieważ tak, zakończyliśmy póki co naszą przygodę w Traverse Town. Do Traverse Town jeszcze wielokrotnie wrócimy, o to się nie martwcie. I zaczynamy nasz pierwszy prawdziwy świat Disneya. Będzie to Wonderland, czyli Kraina Czarów. Ciekawe, bazowana na jakim filmie. W każdym razie, zaczynajmy. Mamy przyjaciół i króla do znalezienia. No i Heartless do oklepania. I tak, teoretycznie, aby granie narzuca wam, od jakiego świata zaczniecie, z tych trzech dostępnych tu, na tym jakby okręgu, ale najbardziej fabularny sens ma, jeśli zaczniecie właśnie od Wonderland. I to generalnie, jeśli dopiero co zaczynacie z Kingdom Hearts, albo jeśli gracie w tą grę w wieku, do którego jest dostosowana, w sensie 7, nie wiem, lat, może 10, w tym, ten świat was zniszczy. Ten świat was zniszczy. I w ciągu tej godziny dowiecie się dlaczego. O, patrzcie, to świata po sobie Alicji w Krainie Czarów. Ach, wiecznie spóźniony biały królik, co? No i okej, zaczynamy przygodę. Tak, i tu będzie ciekawie. I generalnie tak, od razu to powiem, z perspektywy czasu, z perspektywy lat, uważam designy wielu światów w pierwszym Kingdom Hearts za totalnie nietrafione. I to jest jeden z tych światów, który właśnie uznaję za cholernie nietrafiony. Dobra, i teraz tak, gadamy sobie z klamką. How did he get so small? No, you're simply too big. Powiedziała gadająca kaczka i jest zdziwiona. Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit. No, dzień dobry, dobranoc. Wait, what do we have to do to grow small? Grow small, nie wiedziałem, że takie sformułowanie ma sens. Okej, dobra. Dostaliśmy dwie magiczne buteleczki. Jedna powiększa, druga pomniejsza. Ale zanim się z nich napijemy, warto... suń zadek, Goofy. O, puchnąć to wyrko. Teraz tu będą się działy rzeczy. No nic, w każdym razie, czas się napić. Z jakiegoś powodu Sora sam wypija miksturę, a pomniejsza się cała trójka, ale to jest nieistotne. No, jesteśmy malutcy. I mamy nowy rodzaj przeciwników. Tych śmiesznych, nawiązujących do czarnych magów z Final Fantasy, nie wiem, przeciwników. Zawsze nazywam ich dzwoneczkami z jakiegoś powodu. Te rzucają kule ogniste, które możemy odbijać, tak jak wiecie, pamiętacie z tutoriali. Są to typowo magiczni wrogowie. Ajajaj, nie ten timing. Oczywiście są tutaj jeszcze soldierowie. A, nie ma kastowania zaklęć. Nice. Dobra. Ale czekajcie, czy ja mogę tutaj coś jeszcze podziałać? Wiecie, nie chcę zbytnio ruszać dalej, póki nie zrobię wszystkiego w danej lokacji, ale chyba póki co tutaj nic nie podziałamy. Klamka śpi. Klamka nam nie pomoże. Z jakiegoś powodu za specjalną animację z dźwiękiem, co jest rzadkością w tej grze. Presiding.
This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... because I say so, that's why... That is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so... so mean. Silence! You dare defy me? O, ta kobieta nie lubi, jak się jej sprzeciwia, co? We should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Tak, nie powinniśmy się wtryniać w sprawy innych światów. Ale Sora to dobry dzieciak, więc pewnie zaraz zrobi coś niespodziewanego. For the crimes of assault and attempted theft. Co jest nie tak swoimi ustami? A, ściąć jej głowę. You know, for kids. Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Nawet nie wiemy, co się stało. Nawet nie wiemy, na czym polega sprawa. She's not the one you're looking for. Ewentualnie Sora po prostu ściemnia. Have you any proof? Przed chwilą nie miałeś żadnego powodu, żeby ją tutaj osadzić. A, przynieście mi dowody niewinności Alicji. Zawiedzcie, a straci się głowy. Zgarnijcie tyle, tak mało albo tak dużo dowodów, jak się wam tylko podoba. Kiedy będziecie gotowi, pogadajcie ze mną. Tak, i generalnie aby to jest taki schemat, że dane światy w Kingdom Hearts, te bazowane na filmach Disneya, podążają mniej więcej za fabułami tych filmów. Tak więc Alicja wpadła w kłopoty w Krainie Czarów, wpadła na złą królową, która oskarżyła ją. W oryginale to chyba było o przemalowanie róż? O, jeśli nie mylę? Nie jestem pewien. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałem disneyowską Alicję w Krainie Czarów. W każdym razie oryginalną wersję, nie tą od Bertona. I nie mam pojęcia, o co tam poszło, ale tutaj jakby królowa chce pozbawić Alicję głowy, ponieważ tak jej się podoba. A my zrzuciliśmy jakby podejrzenie na Heartless, ale nie mamy dowodów, tak więc musimy iść szukać dowodów. I co jest ciekawe na temat tego świata, to, że Alicja ma ten sam głos, ten sam oryginalny głos, który miała właśnie we filmie Disneya. W oryginalnym filmie Disneya. I teraz możemy nawet sprawdzić, z którego roku jest ten film, ponieważ akurat do tego przyda się dziennik w tej grze. Można sprawdzić, kiedy wyszedł dany film. Czekajcie. Postacie. Alicja. 51. Więc pani, która podkładała głos Alicji, to ta sama pani, która właśnie podkładała... Pani, która podkłada głos Alicji w tej grze, to ta sama pani, która podkładała głos Alicji we filmie z 51. Tak więc to całkiem imponujące i niestety ta pani, o ile się nie mylę, niedługo po premierze gry, albo nawet po zakończeniu nagrań, umarła. Tak więc rola w Kingdom Hearts, rola Alicji w Kingdom Hearts, to była jej ostatnia rola życia, dosłownie. Tak więc... to smutne, ale wiecie, bardzo imponujące, że taki zaszczyt tą grę kopnął, że była ostatnią rolą tak starej już aktorki. No, pogadajmy teraz z Alicją. Kim jesteście? Nazywam się Sora. Nazywam się Goofy, a to jest Donald. Miło was poznać, chociaż życzyłabym sobie, byśmy poznali się w lepszych okolicznościach. Przepraszam, że wmieszałam was ten cały nonsens. W sumie, czemu odbył się ten cały proces? Naprawdę chciałabym wiedzieć. Najwidoczniej jestem winna tego, że się tutaj pojawiłam. To szaleństwo. No, oto Krainę Czarów. A więc skąd pochodzisz? To ciekawe, bo w sumie nie do końca pamiętam. Widzisz, znalazłam taką dziwną króliczą norę. A kiedy zajrzałam do środka, to no cóż, wpadłam do niej. I znalazłam się tutaj. A więc musisz być z innego świata. To zabawne, może niekiedy nie potrzeba statków. Nie rozumiem. Co masz na myśli mówiąc innego świata? Dość tej rozmowy. Tak. No to jest jakby wiecie, cały ten myk, że o właśnie niekiedy nie potrzeba
specjalnego statku, żeby podróżować między światami. Tak jak na przykład nasi bohaterowie Sora, Riku i Kairi chcieli wypłynąć z własnej wyspy przy pomocy tratwy. Wiecie, w inny sposób. I teraz tak, ten świat jest cholernie mylący. Ponieważ jakby całe jego wyzwanie polega na szukaniu dowodów, a potem na szukaniu czegoś jeszcze innego. I te dowody są rozrzucone w bardzo randomowych miejscach, a ten świat jest bardzo plastyczny, tak więc stanie na głowie, tak więc, no cóż, osoby, które pierwszy raz grają w tą grę, mogą mieć problem ze znalezieniem tych dowodów, osoby, które któryś raz grają w tą grę, mogą mieć problem z tymi dowodami. Kim jesteś? Dokładnie kim? Biedna, biedna Alicja, straci swoją głowę, nieważne czy jest winna czy nie. Hej, jeśli wiesz, kto jest winny, to powiedz nam. Kot Cheshire, nie jestem pewien, jaka jest polska wersja Cheshire Cat. Kot Cheshire zna wszystkie odpowiedzi, ale nie zawsze je mówi. Odpowiedzią jest to, że podejrzany... The cat all life, że podejrzany i kot tkwią w ciemnościach. Hej, czekaj. No cóż, niestety opuścili oni już las, a ja nie powiem wam którędy. Są cztery kawałki dowodów rozrzucone tu i ówdzie. Trzy są dosyć łatwe do znalezienia. Czwarty wymaga pewnej sztuczki. Jeśli to znajdziesz, dostaniesz nagrodę. Czy powinniśmy mu zaufać? Zaufać czy nie zaufać? Zaufajcie, że podejmiecie dobrą decyzję. Tak, no, dobra. I zaczynamy tradycyjną rąbankę. Ogólnie mam taki jakiś dziwny sentyment do tego, jak pierwsze Kingdom Hearts opowiada historię danych światów. Twierdzę, że akurat to jest element, który Kingdom Hearts jakby... To jest tak, wiecie, troszeczkę na dwoje babka wróżyła, ponieważ... Kingdom Hearts ma to do siebie i to jest głównie problemem w Kingdom Hearts 1 i 2. Chains of Memories też, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ma ten problem, że główna fabuła gry w światach Disneya stoi w miejscu. Daj mi eter. No dobra, dam ci eter. Stoi w miejscu. Ale jakby... W przypadku Kingdom Hearts 1 nie jest to aż takie odczuwalne. Dzięki. O, spoko. Nie jest to aż takie odczuwalne. W Kingdom Hearts 2 jest to okropne. Ale właśnie jakby... Jedynka jakoś odpowiada tej historii, tych światów Disneya, tych wszystkich jakby wydarzeń z takim przejęciem, z taką dziwną klasą, że... Na moje... Nawet fajnie się tego słucha. Donald oczywiście nie żyje. Dobra, dostaliśmy zdolny skan. I dostaliśmy defensa. Tak, defensa potrzebujemy. Na gwałt dosłownie. Dobra. Skanowanie. I teraz gra będzie pokazywać poziomy zdrowia wrogów. I pierwszy dowód jest tutaj. No i teraz jakby... O, mamy ślady stóp. I nas tutaj na tym polega myk. Możemy już teraz wrócić do Królowej i ruszyć fabułę świata dalej, ale nie chcemy tego robić, prawda? A chcemy szukać tych dowodów. Te kwiatki rzucają na takie różne pierdółki. Mamy kolejne Trinity. Ten z dymem, po prostu, na moje jest coś w opowieściach z różnych światów. Nawet jeśli one nie wpływają na główną fabułę gry, to i tak są całkiem spoko. Nie są takie zastojowe jak w Kingdom Hearts 2. No widzicie, teraz mam taki malutki paseczek z napisem HP w lewym górnym rogu. Pokazuje, ile jeszcze ciosów musimy zadać. Ty czego chcesz? Eter, nie mamy etera, sorry. Donald znowu nie żyje. Cóż za niespodzianka. I tak, tutaj mamy kamień, którego nie jesteśmy w stanie ruszyć. Ten kamień zniknie później. I teraz tak, tutaj zaczynamy właśnie bajerowanie tego świata. Tutaj mamy drugi dowód. Anteny. Antenki w sensie.
Teraz tak, wiem, że tam da się na siłę doskoczyć, jeśli odpowiednio wymierzycie skok i machnięcie Keyblade'em w powietrzu, to Sora powinien złapać się krawędzi. Spróbuję jeszcze raz, a potem odpuścimy. W ogóle z jakiegoś powodu śmieszy mnie to, że ten świat jest zrobiony z wycinanki. Wiecie, to jest tak, że ten świat chciał być taki brzydki, że jest taki, nie wiem, kanciaty i w ogóle. Nie, on po prostu taki styl, jakby inne światy wyglądają normalnie. A teraz się odbiłem, dobra, nieważne. I tak się tam później dostaniemy. Teraz idziemy tutaj. Więc to jest dosyć zabawne. Kolejną skrzyneczkę. To jest zabawne, bo wiecie, aby pierwszy świat... O, dalmatyńczyki. Pierwszy rzut, proszę bardzo. To jest aby zabawne, ponieważ aby, wiecie, w Traverse Town mam ten cały podział, że o, masz zwykłe skrzynki, to są czerwone. I je można otworzyć normalnie. A potem są skrzynki z dziurkami od klucza. I je możesz otworzyć dopiero jak poznasz właściwości Keyblade'a. Ale przez resztę światów znasz właściwości Keyblade'a, więc po co dwa rodzaje skrzynek do cholery? Czekajcie, dobra, teraz skoczymy sobie tutaj. Bizarre room, dziwny pokój. No. Okej, tutaj mamy... smród. Zdaliśmy smród. A, i wróciliśmy do tego pokoju. Teraz tak, tutaj ponownie nic nie możemy zrobić. Nie chcemy się z nimi walczyć, naprawdę. Tutaj nam już trzy dowody, został czwarty. I teraz zacznie być... dziwnie. Znaczy, dziwnie będzie jeszcze później, ale teraz już zacznie być dziwnie. Dobra, bowiem ten żółty kwiatek może nas powiększyć. O ile mamy potkę. Mam nadzieję, że mam kuźwa potkę. Ponieważ jeśli nie mam, to jesteśmy w... Dobra, mamy potkę. Dobra. Klik. 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 To nas powiększy. Teraz możemy zrobić parę rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, możemy stanąć na tym pniaku i to wysunie nam podpórkę. Możemy... możemy zrzucić jakby ten orzech. Musimy go zrzucić. I możemy uderzyć w drzewo. I zjeść orzech. I to wszystko ma znaczenie, spokojnie. Wszystko ma sens, totalnie. Więc dobra. Okej, teraz tak. Teraz aby drzewo się obróciło i powinniśmy mieć dostęp do tej skrzynki z wcześniej. Chyba. W sumie teraz nie jestem już taki pewien. Co daje uderzenie w drzewo do cholery? Może stąd doskoczę? No, nie z takim wymachnięciem mieczem, w sensie Keyblade'em. Dalej do cholery. Tak, kamera nie działa w tej grze najlepiej. A, no. No tak. Stąd tam doskoczymy. Albo i nie! Znaczy, uderzenie w drzewo daje to, że tutaj pojawia się ta gałąź. Nie, dobra, walić to. Nie będę tracił to czasu. Idziemy ogarnąć, co się tam na górze otworzyło. Dobra, bizarre room ponownie. I jesteśmy... To nic nam totalnie nie daje chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wydaje mi się, że nic nam to nie daje. To jest mądre zdanie. To miało sens. No dobra, okej. Wracajmy. Creepy zbliżenie na kark Goofiego. Leć, Sora! Doleciałem, nie wierzę. To jestem dalmatyńczykiem, ojej, dobrze pamiętam. A nie, o super, jej, to przewiąt Gamishipa, tak. Pamiętacie to, co mówiłem w poprzednim odcinku? O bezsensownym edytorze Gamishipów? No właśnie, zdobywamy części do niego.
Idź stąd, cieniu. Dobra, i ostatni dowód znajdziemy tutaj. Ponownie w dziwnym pokoju. I już teraz było podejrzanie, prawda? Nas tak, jeśli... Oby raz tylko Donald kuźwa nie zepnął, bo on uwielbia tutaj robić. O, spierdalaj, Donald. O. Boom, mam wszystkie 4 dowody. Proszę, znak, ślady szponów. Wow, znalazłeś wszystko, dobra robota. Teraz możemy uratować Alicję. Ja bym się taki pewien. Może być niewinna, ale co z wami? Co masz na myśli? Nie powiem, ale dam ci coś w zamian. Zdobywasz moc lodu, Blizzard. I to jest w ogóle śmieszna sprawa, ponieważ jeśli znajdziecie wszystkie dowody, to gra daje wam czar Blizzard, który będzie bardzo przydatny do w pokonaniu bossa tego świata. Ała. Ale jeśli nie znajdziecie wszystkich dowodów, to czar dostaniecie po walce z bossem. A więc rozumiecie. Dostaniecie go po tym, jak... Nie wiem... Po tym, jak byłby wam właśnie bardzo przydatny. To fajny system nagradzania gracza. Ale to tylko raz, kiedy ta gra robi coś takiego. No a teraz zapiszmy, ponieważ przed nami walka. Dobra. Yo, królówko. Gotowy. Okej, okay, pokaż mi swoje dowody. Oto i 4 pudełeczka. O, to całkiem dużo dowodów, ale nie jestem pod wrażeniem. Karty, przynieś mój dowód. 1. Wymieszane. Sprawdzanie tych wszystkich 5 dowodów byłoby stratą czasu. Dobra, wybierz jeden i tylko tam będzie się liczył. Zdecyduję, czy jesteście winni, czy nie, na podstawie tego jednego dowodu. Co? Przecież tyle mi zajęło, żebym zebrał je wszystkie. Ośmielasz mi się sprzeciwiać? Zaraz stracisz głowę. Wybieraj pudło. Tak, i teraz generalnie jakby... Myk polega na tym, że mamy tutaj 4 nasze dowody, które pokazują na Heartless i jeden dowód, który pokazuje na Donalda lub Goofiego, albo na Donalda i Goofiego. Jeden dowód zły, 4 nasze dobre. I teraz, jeśli wybierzemy ten zły, to będziemy musieli stoczyć bardzo ciężką walkę bez naszych pomocników. A bądź co bądź są dobrym mięchem armatnim, no nie? Ale wiecie, jeśli na przykład znajdziecie jeden dowód, to... No cóż, będą tutaj 4 dowody królowej wskazujące na was, na waszą winę. I jeden wskazując na Heartless. Tak więc zbierając 4 dowody, podnosimy swoje szanse. I nie ma tutaj totalnie żadnej reguły. Jest to totalnie przypadkowe. Tak, nie wiem, weźmy dowód ten na przykład. I... Heartless! Tak, winne są Heartless. Cóż to miał być? Oto i twój dowód. Alicja jest niewinna. Cisza! To ja jestem tutaj prawem. I am the law. Artykuł 29. Nikt nie ma prawa sprzeciwiać się królowej. To szaleństwo. Szaleństwo? Zabić ich! No i teraz stoczymy taką bardzo dziwną walkę. Mianowicie walczymy z strażnikami królowej, z kartami, które cały czas się regenerują. Ale naszym prawdziwym celem jest nie tyle co powstrzymanie kart albo królowej, co zniszczenie tego kołowrotka po środku. Ponieważ on trzyma Alicję. Ogólnie problemem właśnie są karty, ponieważ karty jakby cały czas będą zbierać się wokół nas i nas tutaj czekać plery. No i właśnie regenerują się, to jest jakby problem. Powstrzymacie ją, zaraz tak stanie. Wieża ma całkiem sporo życia, ale właśnie jakby myk polega na tym, żeby atakować ją w powietrzu, ponieważ te karty nie umiem podskakiwać, a więc jakby jeśli znacie ten sekret, jesteście wygrani. Dobra, Alicja uwolniona. Tyle, że... Nie ma jej.
Musiała zostać porwana podczas walki. Głupcy! Znaleźć osobę odpowiedzialną. Nie obchodzi mnie, kto to jest. Super. Co tam krótko? Okej, okay. Mam co spadać. Ładnie powiedziawszy. No! I teraz jesteśmy właśnie sobie w takiej sytuacji, że Alice zaginęła, a my musimy ją znaleźć i nie mamy totalnie pomysłu, co robić. Tak więc udajemy się do lasu. Narobić hałasu. I nie, to nie była ta walka, w której przyda nam się czart Blizzard. Oj nie, to nie ta walka. No cześć. Hej, widzieliś może Alicję? Alicję nie, cienie, tak. Dokąd się udali? Tędy, tamtędy, czy ma to znaczenie? Lewo, prawo, góra, dół, wszystko teraz się pomieszało przez te cienie. Zaraz zobaczycie, co ma na myśli. Wejdźcie głębiej w las do opuszczonego ogrodu. Może znajdziecie cienie, które są do góry nogami. Tak, i to jest nasza podpowiedź. I teraz mamy nowego wroga. Grubaska, którego nie można atakować z przodu, ponieważ nie przyjmuje obrażeń. Dobra, lepiej pozbądźmy się mniejszych. A, oczywiście grubasek normalnie przyjmuje damage od magii od przodu, z tym nie ma problemu. A, i te grubasy robią coś takiego, zaczynają szarżować i musimy w odpowiednim momencie je zblokować i wtedy aby być ogłuszone. A okej, dobra, mamy to, no super. Jeszcze wy. Dobra. Musimy znowu się powiększyć na chwil parę. Więc jakby tak. Możemy wrzucić kamień, na którym siedział kot, do wody. To odblokuje nam przejście. Znowu musimy uderzyć w drzewo, zdjąć orzecha. Znowu uderzyć w drzewo i zjeść orzecha. Ponieważ teraz jakby przemieszczanie się będzie troszeczkę udziwnione. Dobra. Poważnie. O, kolejni. Dobra. Przedmiot. O, super. Łańcuch ochrony. Kolejny. Teraz. O, to jest tego Goofy. Wiecie, niewiele co niewiele, ale zawsze coś. Ziarnko do ziarnka, jak to mawiają, nie? O, i... A, zdążyłem! Wiecie, podczas walki nie można tego robić, ale zdążyłem, zanim wrogowie się spełnili. I zostaje fireballem podczas cutscenki. O, psucie gier, takie zabawne. Ogólnie to jest fajne, ponieważ jeśli użyjemy czaru lodu na ognistych wrogach, to dostaniemy dodatkowego expa za zrozumienie, na czym polega walka. Wiecie, o co chodzi, nie? O, to była... O, dobra, okej, to nie była strata jednak. Dobra, dokąd mnie to zaprowadzi? A, do Zamku Królowej. Na jednym z tych podwyższeń. No właśnie, i mam tutaj skrzyneczkę. Daj, Sora, otwieraj. O, pieseczki, subcio. Uleczymy się. Save point nas leczą, bądź co bądź. Teraz tak. Wiem, którędy muszę iść, ale my oczywiście zjedzimy wszystkie opcjonalne ścieżki, bo cóż to zagranie w RPGa bez zwiedzenia wszystkich bezsensownych korytarzy, prawda? Dalej. O. Nie, szlak skoczyłem w złe miejsce. Hop, hop, hop. Skakanie w tej grze to jest coś, do czego się trzeba definitywnie przyzwyczaić. Postać jest bardzo pływająca. To jest coś, co mówiłem podobnie o ciosach. Sora ma swoją bardzo konkretną wagę. No, i teraz... pokój jest odwrócony, to co mówił kot. Góra jest dołem, dół jest górą, prawo to lewo to prawo. Więc możemy chodzić po ścianach i suficie.
I to jest najbardziej myląca część tego świata. Trzeba jakby mieć tutaj naprawdę... Trzeba dobrze ogarniać już tą grę, żeby mniej więcej pamiętać, co gdzie jest. Teraz możemy zrobić tak. Możemy wskoczyć do tego dzbanka. Dzbanek jest wyjściem z jakiegoś powodu. Ponownie do Zamku Królowej. To jest śmieszne, ponieważ możemy się tutaj dostać do Zamku Królowej, ale nie możemy wyjść w ten sam sposób z Zamku Królowej. Dziwne? Tak. Witamy w Wonderland. Dobra, i teraz... Grzyby. O mój Boże. Tak, to są grzyby. Mushroomsy. Są taką zagadką. Pokazują nam rzeczy, a my musimy używać odpowiednich zaklęć, żeby uczynić je szczęśliwymi. Nie mogę. Musiałbym mieć czar piorunów. O, luz. Boom! One rzucają nam mnóstwo many i czasami rzadkie przedmioty. A także jeśli one się pojawiły, to znaczy, że w tej lokacji nie ma już ani jednego przeciwnika poza nimi. Lód. Wiecie, one pokazują, wiesz, jest im gorąco, jest im zimno, brakuje im światła i tak dalej. Jak brakuje mi światła, nie mogę nic zrobić, bo nie mam czaru piorunów. O, jest im gorąco, ochłodźmy go. No dalej, jeszcze jedna poza, no dalej. No, nie, no tego nie mogę zrobić. Nie mogę, nie mam czaru, gro. No kurde. Wybacz. O, to mogę zrobić. Generalnie jakby te grzybki też zaczęły być dużo istotniejsze w wersji Final Mix, ponieważ jakby... Wcześniej dropiły przedmioty, które były takie, o, takie przydatne. A teraz dropią przedmioty, które są niezbędne w wersji Final Mix do utworzenia co silniejszych broni. Goofy, zasłoniłeś mi, pizielcu. Dobra. One more time. No nic, 2-3, dobry wynik. Dobra. I tak, ten pokój ma parę różnych wyjść do paru różnych lokacji, dostępny z paru różnych innych wejść, ponieważ to, którym wejściem wejdziemy, ustawi nas na innych, jakby, na innej płaszczyźnie pokoju. Dobra, teraz skorzystaliśmy z dzbanka. Możemy wyjść jeszcze kominem albo oknem. O, jeśli nie mylę. Dobra, wyjdźmy kominem. I jesteśmy na przeciwległej ścianie. To jest schizowe generalnie. Biada wam, wy pierwsi gracze, który dopiero zaczyna się przygodę z Kingdom Hearts. Oj, biada wam. No super, mamy grubasa. Więcej AP. Nie, żeśmy mieli skille czy coś, nie? Dobra, i teraz tak. Tutaj możemy zrzucić tego miśka. On będzie potem przyda. Generalnie możemy... Co my do cholery możemy zrobić? A możemy podpalić te latarnie. To da nam rzeczy. Da nam skrzynkę ukrytą w masce na ścianie, która otwiera się, kiedy zapalicie latarnię. O! Wzmocnienie defensa. Tak, to jest jeden z tych takich bardzo rzadkich przedmiotów, które podbijają nam na stałe statystyki, których nie opłaca dawać się nikomu innemu poza Sorą, ponieważ tak jak mówiłem, kiedy ginie Sora, jest game over. Kiedy giną Donald i Goofy, to się nazywa co druga walka. I tutaj mamy na przykład kolejne przejście do Lotus Forest przez obraz, który jest wodą, bo ma namalowane jezioro. Nie pytajcie. Witamy w szaleństwie. Mamy tutaj białą Trinity, do której dostajemy dostęp na końcu gry. O, eliksir! O, dużo sobie życzysz, koleżko. A i potkę, to ci mogę rzucić. Daj mi coś dobrego. No. O, high potion za potkę. Okej, dobra. Wracamy. I tak się bawimy w Kingdom Hearts generalnie. I teraz tak. O, tutaj mamy jeszcze okno, które możemy wyjść.
Ale nie mogę tędy wyjść, ponieważ... A, jest walka, no tak, racja. Logiczne. O właśnie, teraz się otworzy. Wchodzimy tutaj i wychodzimy gdzie? A, w kominie, okej, dobra, to jeszcze mamy to okno do sprawdzenia. O, kolejny chain, będzie na sprzedaż, super. O, grubasie. No, brawo, Goofy. Gin. Dobra, to zaprowadź mnie do Lotus Forest. A konkretnie gdzie? Daj dla przypomnienia. Tutaj! Skądkolwiek się tutaj wzięliśmy. Dobra, po prostu wyszliśmy tymi drzwiami. Pamiętam. Dobra. Skaczmy po tych liliach, które sięgają do połowy drzewa. Spróbujmy tego wyjścia. I wylądujemy... A, tutaj! No tak, to ma sens, racja. Dobra, byliśmy tutaj dosłownie przed chwilą. Teoretycznie, żeby nie było, powinniśmy teraz wrócić... O, grzyby. Powinniśmy teraz wrócić do... Bizarre Room. I ponownie dać się powiększyć. Ponieważ tam mamy teraz coś do roboty. Nie mam tego czaru, gro. Zapamiętaj to wreszcie. A w ogóle nie mam many, tak więc no, podziałaliśmy. Tu mamy kolejną bardzo randomową zagadkę w tym pomieszczeniu. To jest, wiecie, przyjęcie u kapelusznika, na którego najwidoczniej zabrakło budżetu, więc mamy obraz. Nie pytajcie. Jest tak i tyle. Tak, usiądź, a dostaniesz prezent. Teraz tak, musimy siadać we właściwych krzesłach. Jeśli siedzimy w właściwej kolejności, dostajemy prezenty. Dostałem... Okej, okay, dostałem prezent. Teraz na tym samym krześle nie możemy już usiąść. Nie wiem, teraz siądźmy na tym. Znowu dostaliśmy prezent, cudownie. O, eliksir, nice! Nie pytajcie, jaka jest kolejność. No, znowu dobrze. Siadam na pałę i działa. To zabrzmiało bardzo źle. Znowu dobrze. Może teraz tutaj? A, błąd. A nie, dobra, myślałem, że błąd, ale jednak nie. Co na pewno pamiętam, to to, że na tym wielkim krześle musimy usiąść na samym końcu. To jest pewniak. Dobra, czyli teraz zostaną to i wielkie krzesło. O, a nie, jednak nie, proszę, pomyliłem się. Teraz miałem siedzieć na wielkim krześle. Okej. Okay. That's adventure. Au. A, odbiłem go jeszcze na koniec. No nic. Spanikowali, schowali stół. Wchodzimy do Bizarre Room. Po raz 60 prawdopodobnie. Jesteśmy na tropie. Gdzieś się ukrywają. End moment. Nie, ja mam pojęcie, co znaczy drugie zdanie. Chcecie znaleźć cienie? Spróbujcie włączyć światło. Nasza kochana podpowiedź. Tutaj nie wyskoczę, prawda? Tak, zanim oczywiście włączymy cokolwiek, znowu musimy wyjść na parę sposobów. Nie chcę mi się z nim walczyć. Nie, nie chcę. Na ziemię, Sora, na ziemię. Ajajaj. Goofy ma nowego skilla, zaraz mu go przypiszemy. Blaze Sharp, super.
Tak, te przedmioty trzeba zbierać, bo one potem zdają się do konstrukcji innych przedmiotów i broni, tak, więc warto zbierać. Nie żebyśmy mieli wybór, nie żebyśmy mieli ograniczony ekipunek czy coś. I tu znowu wracam do Queen's Castle, aczkolwiek może jeszcze nie teraz, ponieważ wyjść stąd i tak będziemy musieli. Tędy weszliśmy. To nie ma już innych wyjść? Poważnie? Jest tylko jedno wyjście? Nie wierzę. No nic, dobra, podejrzane, ale no dobra, nieważne. Bum. Światełeczko, zapal się. Pojawia się kwiatuszek. Dalej za ciemno. Może trochę jaśniej. Co teraz? Druga lampa. Potrzebujesz światła. Wszystkie światła włączone. Teraz powinieneś zobaczyć cienie. Powstaną w pokoju, ale gdzieś indziej. Światła wydają się ścigać klamkę. Okej. Podejrzane. Dobra. I tam wyjdziemy w Zamku Królowej. Koło skrzynki kolejnej. O, super, kolejna część z Gami Shipa. Teraz warto zapisać, ponieważ przed nami walka z bossem. Kończymy już ten świat. Ale zanim jeszcze ruszymy na bossa, mamy tutaj coś do roboty. Kot już nas czeka. Stąd lepiej widać. Powiadasz? Tak, kwiatusze, którego tutaj postawiliśmy, sypną wam przedmiocikami. I generalnie... Czy ja mogę teraz... Nie, nie mogę. Nie jestem pewien, że jak nie wejdę na stół, to nie zacznie się walka z bossem, a tego bym nie chciał. A z tego wolałbym się napić. O, właśnie. Dobra, i teraz tak. Nie wiem, przesuwamy misia, żeby obaliła się książka, żeby pokazał się zegar. Za zegarem znajdujemy tajemne przejście. Przesuwamy misia ponownie. A nie, dobra, zegar się wsunie. Tak. No więc czytamy książkę. W książce znajdziemy kawałek Mithrilu. Podobnie akcja z misiem, zegarem. Dobra, i teraz powinniśmy być w stanie tam wejść. Jak obadamy to ostatnie wyjście, będziemy mieli załatwione w tym świecie. Póki co, ponieważ ta gra ma ten taki syndrom, gdzie wiecie, Metroidvania. Odblokowujecie nowe zdolności, jesteście w stanie dostać się do większej ilości miejsc. Ogarniacie. A, bum. Mroczna materia. I teraz jak widzicie, tam, tam i tam są jeszcze skrzynki, ale aktualnie nie mamy szans, żeby się do nich dostać. Tak więc... może kiedy indziej. Tak, tak, możemy znowu spróbować siąść do tych krzesła, ale mi się totalnie nie chce. Myślę, które będzie szybciej. Tutaj się pewnie drzwi zamknęły, znowu musiałbym wygrać walkę ukończyć walkę z przeciwnikami, a lasem po prostu przebiegniemy. Wybaczcie grzybki, nie ma na was czasu, poważnie. I tak, póki co nie mamy wszystkich zaklęć, wiecie o co kaman, nie? Tak więc poczekają sobie. Dobra, i teraz możemy zakończyć ten świat. Pogadać sobie z kotem. Cień niedługo powinien tu być. Gotowy na najgorsze? Jeśli nie, to źle. To jest generalnie śmieszne, ponieważ niektórym bossom zmieniono kolorki w wersji Final Mix. I boss Traversown oraz ten tutaj ziomeczek to przykłady tych zmianych kolorów. I w nowej wersji wyglądają naprawdę słabo. No i do tej walki przydaje się nam właśnie Blizzard.
potem zobaczycie dlaczego. Ogólnie jak polega na to, żeby wbijać się z co wyższych elementów otoczenia i rąbać gościa po pysiu. On powinien się ogłuszyć po paru ciosach. Powinien paść na kolana i wtedy możemy bić go z ziemi. O właśnie. A, jego muzyka chyba przyzwała pewniejszy Heartless. Albo nie? Nie jestem pewien. W każdym razie, nie używamy na nim ognia. To jest zły pomysł. No, dobra. To tylko pasek zdrowia. Zaraz zacznie myki z ogniem zapewne. Co jest tak z tym gościem? Nie mam pojęcia ogólnie czemu ma nutki nad sobą. Nie pamiętam, że miał je wcześniej. O, tak właśnie obalił nam krzesło. Wracaj. O, i teraz właśnie gościu na kuchence podpali sobie broń. I tą broń możemy ugasić w pomocy czaru Blizzard. O ile Sora łaskawie trafi. No nic, nieistotne. Wygrywam po prostu tak czy srak. No come on. Dalej do cholery! Masz tak dosłownie z mniej więcej 0 życia. A ja mam 0 many. A przydała mi się teraz. Gin! Okej. Okay. Blizzard absolutnie się nie przydało. Nie udało mi się ani razu zgasić mu broni. A do tego ten czar właśnie miał się tutaj przydawać. Ale no nic. Kolejne niebieskie serduszko, którego celu nie poznamy. I dostaliśmy róg Ifrita. Niestety nie, to nie znaczy, że możemy przyzywać Ifrita z Final Fantasy. To by było zbyt zajebiste. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Magicznie. Cóż to było? Słyszeliście? Brzmiało, aby coś się zamknęło. I mamy... to. Ten gumi fragment nie wygląda jak inne. Dobra, biorę to. Dostaliśmy Navi GPS. Potem dowiemy się, po co nam to. Cudownie. Niezły z ciebie bohater. Jednak jeśli szukasz Alicji, nie znajdziesz jej tutaj. Nie ma jej. Zniknęła z cieniami w ciemności. O nie. Dobra, wracamy do statku. Musimy odwiedzić kolejny świat. No dobra, tam znajdź save'a, żeby dojść do statku. I to generalnie jest taki świat, gdzie aby... Tak, co my tutaj osiągnęliśmy poza tym, że doprowadziliśmy do porwania Alicji? Totalnie nic. Totalnie nic. Dobra. I teraz tak. Zastanawiam się, do którego świata... O Jezu, głos mi siada. Do którego świata chcę lecieć teraz? Czy chcę lecieć tutaj i walczyć z trzema gwiazdkami? Czy może raczej chcę uderzyć tutaj? Na dwie. Ponieważ walka na końcu tego świata z dwójką jest... dosyć skomplikowana. Tutaj też w sumie nie jest łatwo. No dobra, polećmy tak jak... nie wiem, nakazują poziomy. Lećmy tutaj. I wiecie co znaczy? 2 loty pod rząd gumi shipem.
najpierw z Wonderland do Traverse Town, a potem z Traverse Town do nieznanego świata. Zabawa! Tyle zabawy, jest jeszcze zabawa. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. O, wiecie co? Zrobimy inaczej. Lecimy do Traverse Town. Kupimy broń za Goofiego i tam zakończymy. Ponieważ jak dolecę do tego nieznanego świata, będę musiał go zacząć, a nie chcę zaczynać nowych światów, by nie chcę robić dwóch światów na odcinek, więc nie chcę zaczynać i sobie wymieszać. Bo jakby nie będzie tam save'a, a chcę w sumie już zakończyć rzut nagrań na dziś. Ponieważ jednak robienie trzech odcinków, każdy po godzinę, trochę męczy moje gardło. Zwłaszcza, że Kingdom Hearts nie jest zbyt bogate w cutscenki i dialogi. A jak ma dialogi, to muszę je czytać, tak więc mój głos zostaje tutaj ostro w dupę. To nie tak, że nie wiem, gramy w Dragon Age czy coś takiego, gdzie mamy dialog, który trwa 40 minut i ja w sumie nie muszę nic mówić w tle praktycznie. Tak to nie działa niestety, nie tutaj. Więc okej, do Traverse Town. Jesteśmy na miejscu. No proszę, ukończyliśmy jakąś misję. Nie, że nas to cokolwiek obchodziło. A generalnie co możemy jeszcze w sumie od czasu do czasu robić? Coś, czego nie chce mi się totalnie robić teraz, to odnosić pieski do dalmatyńczyków, ponieważ od czasu do czasu, co ileś tam piesków, dostajemy od nich nagrodę. O, i tu jest też jakiś śmieszny myk. Jako, że mamy już teraz Blizzard, możemy wykonać tutaj zadanie i zgasić wszystkie świeczki naraz. To jest takie malutkie wyzwanie, i które właśnie wykonałem zupełnie przypadkowo, i to otwieram skrzynkę. I to mamy defense up. Czyli wzmocnienie defensa, obrony. Podbicie z klasory. O tak. Myślę, że to będzie ta kartka pocztowa, żeby nie było. Co za Yuffie? Dobra, w takim razie kupimy inną broń dla Goofiego. No i aż tak, jakby statystyki mają tutaj mniejsze znaczenie, nie ma co tutaj porównywać. Im później kupiona broń, tym lepsza broń, po prostu. Dobra, więc tak. Mała tarcza służąca raczej do ataku niż do obrony. Duża szansa obrońca przed atakami. Dobra, bierzemy tą atakującą. Potrzebujemy damage'a. Siły. Siła musi być. Dobra, zmienimy Goofikowi broń. 3 ataku. I to jest generalnie mega zabawne, ponieważ widzicie, mamy tamte opisy i przed chwilą czytaliśmy, że duża tarcza stworzona do obrony. Bronie nie niosą za sobą obrony w tej grze. Bronie nie podbijają statystyki obrony. Nie wpływają na nią. Więc to jest głupie. Głupie jest kupowanie broni pod obronę. Nie ma to żadnego sensu. A nie, czekajcie. Ja mogę założyć parę protect chainów naraz. Dobra, czy nie będę ich sprzedawał? Więcej defensa, więcej HP i siły. Dobra, zakładamy to, bo to daje defensa, AP i ochronę przed ogniem. Dobra, Donald dostanie 2T i C. Dobra, skoczymy zapisać do Seeda i kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Kingdom Hearts na kanale. Na razie.